Cześć, Mneczko, witam Was w kolejnym odcinku z gry Mafia, edycja ostateczna. Na samym początku przypominam tylko o zostawieniu łapeczek w górę oraz zasubskrybowaniu kanału. A teraz przechodzimy do dalszej części fabuły. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, trochę Don Morelli nas wydymał, że tak powiem, i wysłał nas po diamenty, ale diamenty okazały się narkotkami, co nie spodobało się naszej ekipie, bo byli mega zaskoczeni. Dodatkowo Don na koniec potraktował ich trochę po chamsku, bo zamiast im powiedzieć cokolwiek o tym towarze, to przyjechał z jakimiś innymi typami, którzy mieli się zająć ładunkiem. Sam pojechał odwiedzić Dona, no a my teraz lecimy knuć z Polim. Jak opierdzielić kantor? You're treading into enemy territory without a map. Yeah. I don't know what it's like for you going home to your wife and kid, but that's why I'm doing this. Who's gonna marry me? Nearly 40 years old and nothing to show for it but my rap sheet. But we do this, I get enough scratch to finally get out. Who knows? You're not built for the domestic life, Bobby. But if 6 months in, you'll put a bullet in your brain out of boredom. I'm ready to punch my ticket right now. We sit around for 6 months, just playing cards and busting balls, and I start to get lazy. Then everything blows up, and I gotta knock the rust off or I'm dead. One day I'm fighting to stay awake while the Don's telling us a story about the old days. One I've already heard 100 times, and the next day I'm getting shot at. Trying to keep from shitting my pants. It's fucking wearing me out, Tommy. So you're looking for the big one, though. I know it's a snipe hunt. Every little mobster goes to bed dreaming about that last big score. But if we do this thing, I don't know. Might be just enough to get me a little pizzeria or something, you know? Widać, Poli udaje twardziela, ale tak naprawdę ciężko mu jest widać. No, troszkę tak. Wiadomo, nigdy nie wiesz, czy za rogiem ktoś nie sprzeda kulki. Jest relaks. Praca po godzinach, czyli jednak pomożemy Poliemu. Ogólnie, jeśli chodzi tutaj o ten napad z Polim, no to można by to było potraktować jako taką misję poboczną, ale pewnie będzie to miało dosyć mocne konsekwencje, jeśli chodzi o Dona. Trochę więcej, może trochę mniej. Jakieś kominiarki, maski, cokolwiek. Grubo. I need you all to stay on the ground. I see movement, people start getting shot. Jak mam się dobrać do menadżera? No heroes. Not today. No kidding around. You saw got that?
Down to the vault. I'll do whatever you say. No one needs to get hurt. To idziemy, raz. Co on tak pójdzie z nami? No idź, gościu. Hey, quit moving. You're making me nervous. When I get nervous, my trigger finger gets shaky. Idziemy. This make you feel big, beating on a little guy. It's making me feel rich, and the little guy gets to walk away if he doesn't do anything stupid. How many guards at the vault? One. You gonna shoot? Don't know. If I see a gun, he gets a bullet. So you tell him to stand down. It's all on you. Zróbmy to, ja być powinno, nie? Że idziemy za gościem. Everything okay? Manager here is being good and cooperative. We're all doing what we're told, aren't we, buddy? Keep you won't get away with this. Your sword never do. You just worry about yourself. You want to see your daughter graduate from high school. You keep your hands where I can see them and tell your guard to do the same. Mógłbyś trochę szybciej, no bez przesady przecież. Podczas napadu na bank, to by mu pozwolił być tak wolno. Każda sekunda się liczy, bo różnie może być. Got that? Listen to me very carefully. I need you to put down your signal, boys. Shoot him. There. Wiecie, komu by się należał teraz wpierdol taki konkretny? Kierownikowi banku. Bo przez niego zastrzeliliśmy trzech ludzi. Powinien dostać... Kurwa, nie, nie zostawię tak tego, ty. Kurwa. Zwykle pieniądze ważniejsze. To są jakieś skrytki otwarte. Policja. Pewnie będziemy się strzelać z policją. Nie ma innej opcji. Ja zastanawiam się tylko, ile razy zginę. Aha, takim kluczykiem. No właśnie. Akcja.
Let's go, Tommy. Ej, czekaj, czekaj, ja tu apteczkę zostawiłem. A, taki jestem lekko pierdzielnięty. No, a leki? No i tak, dobra. What the fuck? Tylko nie asshole. Tylko nie asshole. Wii! Dobra. Jebań, co ty. Żaden za nami nie jedzie, więc nie jedzie źle. Do klubu nie jest daleko. Co, jedziemy na spokojnie już chyba. Tak w miarę. Oczywiście dziur po kulach nie ma. Ta policja chyba gumowymi strzela, żeby nie uszkodzić karoserii. Ale jak wiesz, zawsze trochę szpachli, to by się wyklepało. Ogólnie na razie jest łatwo, ale zobaczymy, co Don na to powie. No, ja jestem tego bardzo ciekaw. Może być różnie. No wskakuj. A nie, nie wysiadam, wyjeżdżamy, dobra. Akcja była gruba, ciekawe ile skosiliśmy. Taki worek musi mieć tam parę milionów chyba. Sarah, come by my place in the morning, we'll split up the dough. Yeah, okay. Good luck. Czy Poli nas wydyma? Mi się wydaje, że Poli, jak grał w karty, przepierdolił w cholerę kasy. I to może być spory problem.
Śmierć sztuki. 1938. No hejka, Sara. I was getting ready to call the coroner. Sorry. Had a bit of trouble falling asleep is all. Me too. Thanks to you tossing and turning all night. O, jak słodko. Okay, what'd you do? We're just feeling lucky is all. Got that right, champ. I've been thinking. Oh yeah? I'll call the papers. I've been thinking about taking you and a kid out to the shore. You serious? Ain't you working? Polly and me, we've come into some money. Huh. One of his cracked angles finally pay off? Yeah, something like that. Pack a few bags. I'll swing by after I go around to Polly's. What ain't you telling me, Tommy? Nothing. Sure, you and Polly are suddenly flush, and now you want to leave town for a few days? That don't square. What's the point of making a buck if we can't spend it? That ain't it. You're moving, even when you're standing still. Yeah, you're nervous about something. Polly, you don't even know why yet. But that must be it. Better figure it out before you get to Polly's. Just in case it's him that got you all wound up. Polly's all right. Don't worry about it. Well, I guess I'll see you soon. Taka żona musi mieć naprawdę przesrane. Wie, że facet jest, wiecie, gangsterem. No i wychodzi i nie wiadomo, czy wróci. O, nasze zdjęcie. Mąż i żona, czerwiec 1934. Jak też mam powiedzieć. Dobra. To co, lecimy do Poliego? Nie mamy żadnego samochodu? A to jest chyba nasz. No ładnie. No, Poli, stary, daleko mieszka. Myślę, że spotkamy się na miejscu. Teraz odwieczne pytanie. Czy kolega nas wykiwa? Ja obstawiam, że Poliego nie ma. Kasy też nie będzie. Poli. Chyba tu. Poli. Jesus. Poli. Mówiłem, że coś tu jest. No nie wykiwałby nas, jak widać. Ale moje zdanie na ten temat jest takie, że chyba Don się dowiedział. Chociażby sam wiedział o wszystkim. O narkotykach. Po prostu powiedział Donowi wszystko, co wie. I was calling to warn him. About what? Jesus Christ.
over. Warn him about what, Sam? Salieri. He found out about the bank job. You're in deep shit, Tom. You gotta disappear. Okay. Okay. I just need some cash to get me and the girls out of town. Can you swing that? Sure. Anything, pal. You want me to come to Polly's? No. No, I can't stay here. Meet me at the City Gallery. Yeah, okay. Keep your head down, Tom. I'll see you soon. And, thanks, Sam. I always pay my debts, Tom. You know that. No, gruba akcja. Trzeba przyznać, że nie spodziewałem się aż takiego rozwoju sytuacji, że kurde. Ale mówiłem, że Don z pewnością się dowiedział, stąd też nasza wizyta w restauracji i rozmowa z policjantem. Prawdopodobnie będziemy mieli przesrane na maksa. Gdzie jest galeria? Galeria jest niedaleko. Więc jedziemy. Coś w radiu też było słychać o FBI, że musi się zająć sprawą napadu na bank, więc możliwe, że Don nie chciał ściągać za bardzo federalnych do miasta, do Lost Haven. Bo jak wiadomo, że lokalną policję, jeśli sobie już kupili, no to z federalnymi... Z federalnymi nie poszłoby tak łatwo, chociaż nie twierdzę, że w tamtych czasach nie byli też przekupieni federalni, a niektórzy. Dobra, uciekamy z miejsca. Wow, ziomek. Co tak agresywnie? Wiecie co? Ja se zaparkuję furę przed drzwiami na wszelki wypadek. Idziemy do galerii, bo nowe portki trzeba sobie kupić. Spot. I know, Sam, but I'm sorry about that, but I need to get out of town. Can you help me or not? There you go again. Making me choose between my friends and the family. This is what you were looking for, Polly's. Here's your cut. It's more than you deserve. Sam. You killed him. You killed Polly. No. Polly got himself killed. And you seem real tore off about it. I'm just in a good mood. Things are right between me and the Don. I'm moving up. And I just found this big bag of money. The Don knows about Frank, Tom. The whore, too. That whore? The girl you were sweet on. You're the one that let her live. I'm sorry about this, Tom. But our business has rules. Shame, too. Don Salieri really liked you. Guess we'll both have a good cry at your funeral. You think you're doing this because you're loyal, but you're not. You're just scared. Maybe. But you'd have lived a lot longer if you would have just looked over your shoulder from time to time.
Bye. Don't let him suffer, boys. He's my buddy. Potrzebujemy amunicji. Tutaj musimy iść. Dobra. Tam się jebanie strzaił. Nie mamy strzelby. Wspania. Ziomuś z karabinem do mnie. Kurwa. Do spania, ziom. Następny. Mołotowy? O, w galerii miejskiej mołotowy? Miło. Dobra, za drzwiami może nas czekać jakaś niemiła niespodzianka. Tak się tylko ziomek wydaje. No, trochę dostałem tym mołotowem. Niestety. Jest apteczka. Kurna. Jebańcu ty. Pół życia mi zabrałeś. A tamtoś jeszcze jest na końcu. Plakat jakiś pewnie. Ja pewnie wszystkich plakatów nie zebrałem.
Karty papierosowe. Można rzec, że jesteś spalony. Ziomek. Dobra. Da on zawsze chwalił Sama. Frajerze. Nie, dobra. Bierzemy mały, bo w większości mają małe pistolety. Dajcie apteczkę, co? Teczka by się przydała bez kitu. Nie będę miał zaraz apteczki, mogę mieć tarapaty. No dobra. Mówiłem. Jeszcze ktoś gdzieś? Nie wierzę. A, tu to sprawaliśmy. Lucky shot, Pam. But the thing about drug money is it pays for a lot of muscle. Put them down, boys. Pustych żołnierzy, zobacz.
jak i my jesteśmy żołnierzem. Możesz uciekać. Tak, tak, Mołotowem, nie? Mhm. Dobra. Następny rzucimy. No po dwa, maksymalnie dwa możecie mieć. Strzelba jest lepsza. Czy kulki w ciebie, gościu, ożeniłem? Wow. Co dalej? Sama. No idziemy, sam jest ranny i pewnie go wykończymy. Ożeniliśmy mu kuleczkę ze śrutu. Nobody's carrying it to the doctor this time, Sam. You kill me now in the dawn. She's never gonna stop looking for you. But you let me live. I'll tell Salieri you're dead. You can disappear. Just like Frank. Dobra, żądajmy. Ja bym zabił. What happened to him? He was hiding out in Europe. What a dumb bastard. He started betting at the dog track. Got spotted by a friend of the family. So Salieri, he sent out a crew. And his family. Christ. You can't do it, can you? Always that little voice in the back of your head. Maybe sounds like your baby girl, Sarah. Always telling you not to play. Odwoła się od naszej rodziny. And you can't make up your mind. It's getting easier every time you open your fucking mouth. We sure had some laughs, right? Remember that time? Me, you, and Polly. Tak, nie sądzę, żeby mogło się to inaczej skończyć. Niestety, ale Don stracił tym swoim zagraniem trzech najlepszych żołnierzy.
I sympathize with the situation, Tom, and I want to help your family, but I can't do anything unless you're willing to testify in court. You understand that, right? You'll have to sit in that box, stare down Salieri, Ralphie, Vinny, maybe even Sarah's father. I don't know if you got the stones for it, if I'm being honest. I'll do what needs to be done. But you need to get my family new identities and ship them far away from here. Well, hold on. There's a long road between us sitting here bumping gums and Sarah sleeping under new stars. Then I'm sorry I wasted your time. And mine. I gotta get out of town. Look, Tom. I got a family too. Wife. Four boys. No, nie wierzę. Myślałem, że policjant powie, że musiał go sprzedać. Ja. So you know I understand what you're going through. All the worrying over them, the fear that one of them's gonna go before you do. But this case, it'll be one of the biggest this city has ever seen. It could drag on for years. I don't know if I can protect you for that long, not the way things are downtown. Everyone's gonna eat, right? Even Dirty Caps. Just being honest here, there's a few badges I can trust downtown, but not many. And if it comes down to you or me taking a bullet, I'm not gonna make my wife a widow. Keeping you alive ain't exactly the moral course, but I'll try. That's a pretty good sales job. Trying to make me think you got nothing on the line. But this is your whole career right here. However it works out for me, whether I live or die, you get to crack the Morello case and take down a Don. Salieri will be your legacy. Don't go thinking you know me, Tom. Salieri belongs behind bars. I'll help you so long as you help me put him there. That's all this is. Then that has to be enough. Dobrze. Epilog. Time ago, in another life, someone once told me that family is a man's Achilles heel. Hey, to me. His greatest weakness. Maybe he was right. Because everything I've done. Whoa, man. Done for my family. I've turned my back on people they thought were my friends. I've kept a lot of hard promises. I spent 8 years totally alone trying to find myself so I could come home. A better husband. A better father. A better man. Now that I'm a lot older and just a bit wiser, I see that family is our greatest weakness, but it's also our greatest strength. It gets us out of bed in the morning. It lets us chase our dreams, even when they're moving too fast to catch. It keeps us from falling over when we're too tired to take another step. Mr. Angelo.
us. Mr. Salieri sends his regards. Tommy! That's okay. You're safe now. You're all safe. Remember that money, jobs, o kurwa. Myślałem, że mu się udało. Nam, w sumie my byliśmy Tomim. To my poleżymy. Jeśli mam podsumować moją rozgrywkę, to naprawdę no urzekła mnie rozgrywka i powiem szczerze, że fajna gierka, dosyć krótka, no bo wiadomo ile tutaj spędziliśmy, jakieś 6-7 godzin może maksymalnie. Podejrzewam, że gdybyśmy chcieli ograć wszystkie części po kolei, czyli jedynkę, dwójkę, no i trójeczkę remasterowaną, no to tych godzin byłoby około 20, ale no serio, bardzo fajna fabuła. Gra na poziomie nawet najniższym, myślę, że sprawiałaby trochę trudności, my tutaj gram na normalnym, nie na łatwym, ale no serio, bardzo fajna. Jeżeli seria wam się podobała, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, do usłyszenia już wkrótce. Prawdopodobnie spotkamy się, jeżeli chodzi o gry fabularne, dopiero w Cyberpunku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!